Często zdarza się tak, że klienci w spotkaniach naszych wspominali o tym, że mają kłopoty z tym, co mogliby dać gościom, którzy przyjeżdżają do nas w okresie świątecznym, jako taką pamiątkę od firmy. No i tak się złożyło, że akurat kiedyś przez przypadek znalazłem się na Kamieńcu, tam zobaczyłem przepiękne rzeczy wykonywane przez dzieci tam uczęszczające na zajęcia. Często borykamy się z tym, co może być niepowtarzalne, wyjątkowe, coś, co nie jest robione seryjnie. Tak naprawdę tam w tym miejscu jest to wyrabiane ręcznie przez te dzieci. Są to dzieci, które są u nas lokalnie, pomagamy lokalnie naszym osobom wiziutko, więc myślę, że tutaj ta forma zakupu dla nas nie są to znacznie wyższe wydatki, a dla nich tak naprawdę spora pomoc. Tutaj to wszystko, co tutaj Państwo będą mogli zobaczyć na tym kiermaszu, to są rzeczy, które są wytwarzane w 8 pracowniach terapeutycznych, w warsztatach terapii zajęciowej. I tutaj młodzież tworzy te wszystkie cuda, cudeńka. Czasami tworzą je etapami. I kiedy jest tak, że jeden uczestnik tworzy tylko jeden element, ale jest ekspertem w tym elemencie, i to jest ważne, a kolejny dokłada ten element, a trzeci jeszcze zakończa pracę i wtedy jest to praca zbiorowa, natomiast każda para rąk zawsze jest potrzebna i wykorzystana. Każda ich zdolność i ich możliwości są docenione. Zapraszam do obejrzenia naszego kiermaszu świątecznego. Po przejrzeniu tego tak naprawdę, no to widzę, że na pewno świeczki, które są ręcznie robione, wyglądają bardzo ładnie. Choinki tak samo są, widać, że bardzo fajnie wykonane i myślę, że spodobałyby się naszym gościom. Na pewno kartki świąteczne, tak samo ręcznie robione. Myślę, że kartki to jest taki drobiazg, ale na pewno gościom naszym by też się spodobały. Pani myśli o takim pomyśle, żeby zaangażować zakopiańskich przedsiębiorców w to, żeby byli odbiorcami tych małych dzieł sztuki, żeby mogli je wykorzystywać w kontaktach ze swoimi klientami? Myślę, że to jest bardzo dobry pomysł i bardzo serdecznie zapraszam przede wszystkim, żeby nas poznali, żeby przyszli i zobaczyli, co się tutaj tworzy, bo to jest najważniejsze, od tego zaczniemy. Czasem to mogą być małe rzeczy spersonalizowane, więc jak najbardziej myślę, że znajdziemy wspólne porozumienie w tej kwestii. I jeszcze bym tylko dodała, że cały dochód, który zostanie uzbierany, wszystkie środki finansowe zostaną przekazane na rehabilitację społeczną.